Dzisiaj będziemy wręczać promesy do organizacji pozarządowych, które uczestniczą w programie Aktywni Plus. To jest program skierowany dla seniorów na aktywność, dla różne działania dotyczące cyfryzacji, bezpieczeństwa seniorów. Łącznie na program mamy 40 milionów złotych. W tej edycji wystartowało ponad 1900 organizacji. Pozytywnie rozstrzygnęliśmy 490 i tutaj dzisiaj będziemy wręczać dla 40 organizacji promesy. Się razem integrować, będziemy się tylko razem zdrowie bawić. Zdrowie pozwoli. To sołtys jest w tym bardzo dobry. On to wszystko wie, jest zorganizowany. Dzięki niemu to wszystko mamy. Będzie kontynuacja warsztatów sportowych, będzie kontynuacja warsztatów tematycznych z rękodzieła. Warsztaty psychologiczne też bardzo się sprawdziły. Są wykłady z zakresu psychologii, etyki, nowoczesnych technologii. Są zajęcia warsztatowe z tańca, rytmiki. Są to warsztaty manualne, kulinarne. Zawsze spędzamy przy kawce, przy herbatce. No są to ludzie naprawdę cudowni, którzy chcą żyć. To będzie projekt urzeczeni sztuką. Jakby taka reaktywacja senioralnego projektu Kabaret Odskocznia, gdzie grają właśnie seniorzy. Wiele lat będąc w samorządzie widziałem, jak brakuje tego typu miejsc, tego typu projektów, programów, środków skierowanych właśnie dla seniorów, którzy tryskają energią, ale byli pozamykani w domach, siedzieli w domu, nie potrafili się jakby zorganizować. Ten impuls finansowy, który w tej chwili jest od szeregu lat, powoduje, że powstają nowe kluby seniora, nowe domy seniora, jak i również środki przekazywane do stowarzyszeń pozwalają im pokazać, co tak naprawdę potrafią. A potrafią bardzo dużo, dobrze się bawić, potrafią nas uczyć, bawić, cieszyć, działać i na niwie sportowej, i folklorystycznej, i po prostu być radosnymi seniorami.